skąd się biorą białe święta. Wnętrze pokoju w typowym bloku. W rogu stoi na wpół ubrana choinka. 8-letni Kacper razem z babcią stroją choinkę. Kolejne święta bez śniegu. Znowu nie wyjedziesz na sanki. Nawet bałwana nie będzie z czego ulepić. Najgorzej, że święty Mikołaj nie przyjedzie. No bo jak renifery mają ciągnąć sanie po asfalcie? Ty, babciu, zaradzisz. Jak zawsze. Pamiętasz, jak ogrodowemu krasnolowi zrobiłaś przed zimą sweter na drutach? Ze śniegiem nie jest tak łatwo. A gdyby każdy kupił jakąś mega dużą choinkę, mógłby wyprodukować śnieg. Choć tyle, żeby Mikołaj przyjechał. Już prościej wybrać się do krainy śniegu i poprosić królową o śnieg. A gdzie to? Sama dobrze nie wiem. Kiedyś mówili, że wystarczy otworzyć książkę z baśniami o królowej śniegu albo o czterech porach roku i wejść do jednej z tych baśni. Dałbym radę. O, na pewno. Po tym, jak się zgubiłeś w naszym osiedlowym sklepie, bałabym się, że trafisz nie do tej krainy, co trzeba. Babcia wychodzi z pokoju. Pochylony nad księgą bajek, Kacper mówi sam do siebie. Znalazłem bajkę. Tylko jak tam wejść? Może zanucę kolędę? Chłopiec cicho śpiewa kolędę i znika między kartkami baśni. Kacper znajduje się w krainie śniegu. Z nieba sypią się płatki. Jedna ze śnieżynek potrafi mówić. Błękitne pomieszczenie bez żadnych sprzętów. W tle widać zamknięte drzwi. W pomieszczeniu znajdują się tylko Kacper i śnieżynka. Co tu robisz? Przyszedłem po śnieg na święta. Którędy mam iść? Jeżeli jesteś wystarczająco mądry, sam zobaczysz drogę. Zatem rozwiąż moją zagadkę, tylko proszę, nie chuchaj tak, zaraz się roztopię. A ta zagadka? Widzisz lodową bramę? Wymyśl sposób, żeby przez nią przejść. Skruszę lód, rozpalając ognisko. Jeszcze nie słyszano, żeby lód się upalił, a drwa na opał tu nie ma. No to się nie da. No dobrze, dam ci wskazówkę. Powiedz, co może stopić najzimniejszy i najtwardszy nawet lód? Chyba grzejniki u nas w bloku. Albo sam już nie wiem. Zachowujesz się jak dziewczynka z zapałkami. Pomyśl trochę i nie mów, że scyzorykiem wydłubiesz przejście w lodowej bramie. Babcia zawsze mówi, że najgorętsze jest ludzkie serce. No to próbuj. Pomyślę sobie, jak bardzo kocham mamę, tatę, babcię z dziadkiem, a nawet moją siostrę. Zamyka na chwilę oczy i widać, że myśli. No wreszcie coś skutecznego. W komnacie u królowej śniegu wiszą lodowe sople. Na ziemi zwały śniegu i spadają śnieżne płatki. Kacper rozgląda się po komnacie. Pod ścianą stoi biurko, na nim mnóstwo papierów. Zamyśleni przechadzają się strażnik i kanclerz królowej śniegu. Nareszcie tu dotarłeś. Myśleliśmy, że nikt nie rozwiąże tej zagadki śnieżynki. Właściwie spadłeś nam z nieba. Czekałeś tam. Musisz nam pomóc. Ja? Przecież potrzebuję waszej pomocy. A czegoż chcesz? Idą święta, a my nie mamy śniegu. Kiedyś było biało, teraz wszystko szare i brzydkie. Za to my śniegu mamy aż zanadto. Nie mamy co z nim zrobić. A my go tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy, potrzebujemy. A nic nie robicie. Jakieś dziecko przysłali. Co ty umiesz? Chyba rzeczywiście wolicie długą jesień. O, idzie królowa. Wchodzi królowa śniegu. Wszyscy się kłaniają. Znów rozlegają się ciche dźwięki kolęd. Wciąż sypie i sypie. Jeśli szybko czegoś nie wymyślicie, zginiemy pod śniegiem. O, już wiem. Naładuję śniegu do worków i będę wynosił. Nie wytrzymam. Bohater bez siódmej klepki. Trzeba odkryć przyczynę, dlaczego śnieg nie pada. Tu potrzeba bardziej systematycznej pracy. Pomoże ci strażnik. Królowa wychodzi, a w pomieszczeniu zostają strażnik, Kacper i kanclerz. Jak jakaś robota się kroi, od razu mnie wzywają. Gdzie tu sprawiedliwość?
Wygląda na to, że dawno nikt tutaj nie siedział. Przy tym biurku pracował stary mak, ale zrezygnował z pracy. Zimno, wilgoć, wszystko mu szkodziło. W końcu wyjechał na kurację na wyspę Wielkanocną. Też bym wyjechał. A co to? Spod biurka wyciąga zakurzoną szklaną kulę. Kula magika, od dawna nieużywana. Nasz mądry mak niedowidział, więc kula nie była mu potrzebna. Zresztą, na co komu kula? Żeby dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość. Z tego, co wiem, ta pokazuje stan obecny i przeszłość. Rzeczywiście dziwna kula. Przeszłość przecież jest znana. Patrzcie, coś jednak widać. Kanclerz i strażnik nachylają się nad kulą. Ponownie wchodzi królowa. I co? Znacie już przyczynę naszych śnieżnych problemów? Chyba tak. Wierzyć się nie chcę. A kogoż to tutaj widzimy? Tak się spędza święta? Nie bardzo rozumiem. Chcesz mieć białe, radosne święta, a przez pół dnia wyleguješ się na łóżku, a drugie pół patrzysz w komputer. Na co ci te święta? Popatrz, królowo. W święta ludzie zamiast cieszyć się rodziną, zamiast śpiewać kolędy i dzielić się miłością, stoją w kolejkach i tylko marudzą. No i? Mieszkańcy ziemi muszą się zmienić. Wracam, mam pomysł. Królowa klaszcze w dłonie, pałac znika. Akcja przenosi się do pokoju babci, tego samego co na początku. Kacper budzi się nad bajką, która posłużyła mu za przejście do krainy śniegu. Babcia ubiera choinkę. Długo spałeś. Mam prośbę. Niech babcia zaprosi na Wigilię tę naszą sąsiadkę, co wiecznie jest sama i mówi, że nie lubi świąt. Też o tym pomyślałam. Mama chciała wyjechać na święta w góry. Poproszę ją, żebyśmy zastali. I do ciebie będę miał blisko i z dziadkiem zagram w warcaby. Powiem w szkole, żeby każdy, kto chce mieć białe święta, niech wyświadczy jakiś dobry uczynek. To ma sens. Chciałam iść teraz na zakupy. No, po mąkę i jajka na kolejny placek. Ale lepiej wstąpię jeszcze do pana Zenona. On też sam, dzieci wyjechały. Jego też zaproszę. Babciu, popatrz. Wyciąga rękę, za oknem widać pojedyncze płatki śniegu. Niewiarygodne, śnieg zaczyna padać. To naprawdę mogą być prawdziwe święta, radosne i białe. Rozlegają się dźwięki kolędy, te same, które słychać było w krainie śniegu.